Cześć, tu Ania Kubisz. Dzisiaj to, co tygryski, a właściwie projektanci lubią najbardziej, czyli modowo-recyklingowe stylizacje. Znajdujemy się dzisiaj w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim. Za chwilę przybędą do nas uczniowie szkoły podstawowej nr 2 oraz dzieci pracowników zakładu Terra Recycling, w którym to ostatnio znalazło masę przeróżnych skarbów, m.in. wiatraczki od lodówek, wentylatory, części od okapów i całe mnóstwo innych elektroodpadów, którym dzisiaj nadamy drugie życie. W pełni świadomie Grodzisk Mazowiecki wspiera akcję takie jak moda na recykling, dlatego że recykling, idea recyklingu jest dobra. Z jednej strony kojarzy się z racjonalnością w podejściu do przedmiotów użytkowych, do rzeczy i świadomego konsumowania. I tutaj trafiamy do drugiego elementu, a więc efektywność. Efektywność w gospodarowaniu wszystkim tym, co posiadamy, co nabywamy, co widzimy wokół siebie. Słuchajcie, widzę, że efekty końcowe są porywające. Robiliście dzisiaj perukę. Czy koledzy wzorowali się na Twoich lokach? Bo widzę tutaj pewne podobieństwo. Tak, starali się, ale coś nie do końca wyszło, bo mieliśmy zmieniać na proste, ale jednak zostaliśmy przykręconych. Super, bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. Wy jesteście na tyle młodzi, że Wy nie pamiętacie Polski jako bardzo brudnego kraju. Naprawdę, to był bardzo brudny kraj. Wszystkie rowy były pełne śmieci, w lasach sterty śmieci, kanapy, cuda niewidy, prawda? I udało się to rozwiązać dzięki temu, że wprowadzono recykling, dzięki temu, że powstały firmy, które się tym zajmują i dzięki temu, że również przy zbieraniu dzisiaj odpadów, zresztą Wy o tym wiecie, to już zaczęliśmy je segregować. Od lutego zaczynamy segregować jeszcze bardziej i to powoduje, że tak naprawdę odzyskamy 70%, myślę, co najmniej tych odpadów, które są, odzyskamy. Kraj, w którym jest brudno, no niestety świadczy fatalnie o jego mieszkańcach, że nie potrafią tego rozwiązać, że nie potrafią sobie z tym poradzić. A poza tym mam w sobie jeszcze coś takiego, ja i nie tylko ja, bo wielu moich znajomych, że jak jadę do kraju, gdzie jest brudno, to mówię jedno, więcej do tego kraju nie pojadę, bo po prostu to mi absolutnie estetycznie nie odpowiada. Dlatego cieszę się, że bierzecie w tym udział i że rozumiecie to doskonale, że to jest tak ważne.